Witam serdecznie na konferencji, którą mam, czy zwołałem w związku z rozstrzygnięciem drugiej edycji Polskiego Ładu przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W ramach tej edycji zostały rozdysponowane środki dla samorządów o wartości 30 miliardów złotych. Dla województwa pomorskiego to jest 1 516 329 tysięcy, to jest 245 zadań, które będą realizowane w województwie pomorskim. Natomiast powiat tczewski otrzymał, czy samorządy z powiatu tczewskiego otrzymały kwotę 162 miliony 435 tysięcy 75 złotych. Myślę, że to jest no, historyczna kwota, która do samorządów trafi. Myślę, że w krótkim czasie, tam są oczywiście terminy związane z rozpoczęciem przetargów, podpisanie odpowiednich promes z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ale samorządowcy mają już w tym zakresie doświadczenie. Pierwsze, że tak powiem, pierwsza edycja, już jakieś tam wnioski zostały z niej wyciągnięte, zostały też pewne sprawy poprawione. Myślę, że jeszcze ta edycja nie jest ostatnią edycją, będą kolejne edycje, będą znowuż wnioski wyciągane z tych edycji. No mamy nową sytuację, jeżeli chodzi o otoczenie ekonomiczne, znaczna inflacja, więc myślę, że Bank Gospodarstwa Krajowego będzie też brał te rzeczy pod uwagę, czy kwestia rozstrzygnięć przetargów, czy to w ciągu 90 dni trzeba ostatecznie rozstrzygnąć, czy rozpocząć postępowanie przetargowe. No to są jeszcze kwestie, które wymagają konsultacji z samorządowcami. Myślę, że tu akurat są sami panowie, to panowie mają w tym zakresie już jakieś doświadczenie i bank, wiem, że w kontaktach bezpośrednich też chętnie uzyskuje dodatkowe informacje. Już takie spotkanie z samorządowcami było kiedyś, tutaj je zorganizowałem. Myślę, że kolejne może być też zorganizowane z przedstawicielami banku, żeby znowuż te doświadczenia wynikające z pierwszej edycji przekazać i te, które tutaj będą wynikały. Jeżeli chodzi o poszczególne samorządy, to powiat tczewski otrzymał 61 750 000 złotych na budowę mostu tczewskiego, etap 2A i 2B. Tam dodatkowo jest też zagwarantowane wsparcie ze strony muzeum, to właściwie Ministerstwo Kultury poprzez Muzeum II Wojny Światowej. Wartość projektu chyba 65 milionów złotych. To jest ten największy projekt. Następnie miasto Tczew otrzymało 25 milionów złotych na rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej poprzez budowę kompleksu basenowego. Wiem, że inwestycja oczekiwana przez mieszkańców. Tutaj z panami prezydentami mam bieżący kontakt, z państwa radnymi. Chciałbym podziękować tutaj radnym. Jest z nami pan były starosta i radny Tadeusz Dzwonkowski. Dziękuję za współpracę i myślę, że projekt no, jest na tyle ważny, że znalazł uznanie w oczach osób decydujących. Gmina Tczew otrzymała 8,5 miliona złotych na budowę szkoły podstawowej w Lubiszewie Tczewskim. Można tylko pogratulować, że trzeba budować szkoły, ponieważ są uczniowie, więc to naprawdę jest chluba. Wiele samorządów czy w Polsce ma problemy z wyludnianiem się, ze zmniejszającą się ilością dzieci. Tu jak widać potrzeba jest i ona znalazła odzwierciedlenie w tej edycji. Następnie gmina Gniew otrzymała 4 miliony 512 tysięcy na remont dróg asfaltowych na terenie gminy. Również 475 tysięcy to jest pierwszy etap oczyszczalni ścieków i kanalizacji dla miejscowości Opalenie i Jaźwiska. Rozumiem, że potem będą kolejne wnioski na większe kwoty. I również gmina otrzymała 4 749 tysięcy na budowę kanalizacji sanitarnej w Piasecznie. Gmina Pelpin otrzymała 10 357 tysięcy na kompleksową modernizację dróg gminnych. To jest pierwszy etap, czyli jak jest pierwszy, będzie drugi. Rozumiem, też pewnie w tym zakresie będzie wniosek. Gmina Słupkowy otrzymała 9,5 miliona złotych na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Słupkowach. Rzeczywiście
wiem od pana wójta, że inwestycja konieczna i no, też następuje degradacja wszystkich tych całej infrastruktury. No, w Słupkowach akurat jest pilna potrzeba modernizacji, rozbudowy. Gmina Morzeszczyn, tutaj też jest 1 472 000 na budowę wodociągu na odcinku Majewo-Królów-Las-Bielsk wraz z przyłączami. No, są jeszcze te miejscowości, które są pozbawione wodociągów, te białe plamy są likwidowane. Gmina również otrzymała Morzeszczyn 2 945 000 na ulicę Polną w Morzeszczynie. To też niemożliwie ważna inwestycja i jeszcze 1 262 000 na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Cieszę się, że w ramach tych środków również będziemy dbali o czyste powietrze, a ta inwestycja niewątpliwie do tego się przyczyni. Dwie największe inwestycje to jest most Tczewski, który jest już no, swego rodzaju, że tak powiem, pokoleniowym zadaniem, bo już któryś samorząd z kolei się z nim zmaga. Mam nadzieję, że zmierzamy już bliżej końca niż początku, chociaż jesteśmy pewnie gdzieś w połowie zadania, ale już ten etap, jeżeli zostanie zakończony, no to będzie już wyraźnie widać, przynajmniej od strony Tczewa, tak, że będzie przyczółek, który ma być muzeum i będzie przęsło, które no, już będzie w tym docelowym rozwiązaniu. No i miasto Tczew, to jest te 25 milionów. Wiem, że pan prezydent ma tutaj prezentację przygotowaną, więc może po kolei, jak można, to panie starosto, 2-3 zdania czy bez ograniczenia. Tak, na pewno wczorajsza informacja ucieszyła nas z jednej strony, że słowo zostało spełnione i dotrzymane po rozmowie z panem ministrem i z panem posłem. Oczywiście musimy dodać, że tutaj wszyscy samorządowcy, wszyscy posłowie, senatorowie, ale przede wszystkim nasi społecznicy, prasa, media, wszystkie osoby były zainteresowane tym tematem i tutaj jeszcze raz kolejne podziękowania dla wszystkich. Myślę, że ta kwota 65 milionów, bez względu na to, kiedy ta łopata zostanie wbita. Być może, że nawet dobrze za pół roku może te ceny się ustabilizują i to pozwoli na pełne wykorzystanie tych środków. Teraz to już chyba nie ma odwołania. Kontynuacja musi być. 100 milionów zainwestowane w most, tego nie można tak zostawić. Tutaj mamy również jak gdyby taką promesę czy przyrzeczenie ze strony pana i pana ministra i pana posła, że te środki się znajdą w następnym czytaniu. I jesteśmy optymistami, że już niedługo będzie przejezdny i do przejścia, natomiast w całości podejrzewam, że to jest przez 3-4 lata potrwa. Jeżeli oczywiście wszystko będzie po naszej myśli. Jeszcze raz dziękuję. Jak pan poseł wspomniał, środki olbrzymie i myślę, że warto tutaj podkreślić jeszcze jedną rzecz. Bez tych środków, bez tego wsparcia rządowego realizacja tych zadań byłaby w gminach utrudniona, nawet bym powiedział praktycznie niemożliwa ze względu na skalę zadań. Zresztą te miliony słyszeliśmy tutaj wszyscy, to naprawdę są bardzo, bardzo duże inwestycje i bardzo potrzebne. Z mojej strony chciałbym przekazać podziękowania dla pana posła, bo tutaj rzeczywiście wielokrotnie na ten temat rozmawialiśmy. Powiem, że były takie deklaracje wsparcia, pomocy. Słowo ciało stało się ciałem. Panie pośle, dziękuję. Pokazał pan, że jest pan politykiem wiarygodnym i cóż, dziękuję za to. Proszę o więcej. Serdecznie oczywiście dołączam się do podziękowań moich kolegów, przedmówców. Jesteśmy bardzo wdzięczni za okazaną pomoc. Zresztą od samego początku, kiedy przyszedłem do samorządu, pamiętam pierwsze moje początki, kiedy pierwsze 2 tygodnie patrzyłem w sufit i zastanawiałem się, co ja tu robię, bo przecież brakuje środków. Wtedy właśnie pan Kazimierz, pan poseł wyciągnął swoją rękę, pomógł nam, poprowadził nas i dzisiaj właśnie dzięki wsparciu tutaj pana posła możemy cieszyć się z kolejnych inwestycji. Jak spojrzymy sobie na to, jakie inwestycje są realizowane dzisiaj
z programu Polski Ład, to naprawdę mamy duży przestrzał w takiej piramidzie potrzeb wszystkich mieszkańców. Ja bardzo się cieszę, że tutaj dzięki wsparciu te najważniejsze rzeczy, czyli wodociągi, zostały przezwyciężone w naszych gminach, zostały wykonane. Robimy kolejny krok, czyli budujemy, chcemy budować oczyszczalnię tutaj na pierwsze w Opaleniu, o której mówiło się od 20 lat i tylko się o niej mówiło, a dzisiaj właśnie dzięki temu wsparciu będzie ta inwestycja realna. Także te drogi, o których mowa, to także rzeczy, które dzisiaj pozwolą nam oszczędzić środki, te przede wszystkim te bieżące, tak? Gmina Gniew w ostatnim czasie wydaje około 300 tysięcy złotych rocznie na cząstkową naprawę dróg, dzięki asfaltowych, dzięki uzyskanym tym środkom te pieniądze po prostu będziemy oszczędzali w kolejnych latach. Przez najbliższe 5 lat nie planujemy po wykonaniu tych inwestycji nic robić, także można łatwo policzyć, zaoszczędzimy 1,5 miliona, co będzie oczywiście środkami, które będziemy mogli przeznaczyć na kolejne potrzeby. Także bardzo dziękuję. Oczywiście dołączam się do słów pana prezydenta, czekamy na więcej. Szanowni Państwo, w gminie Słupkowy w ramach inwestycji z Polskiego Ładu budujemy już w tej chwili, rozbudowujemy szkołę podstawową i jest to inwestycja, która czekała na realizację prawie 20 lat i no dzięki tym pieniądzom, dzięki pomocy pana posła udało nam się rozpocząć. Inwestycja jest realizowana bardzo prężnie i szybko i mam nadzieję, że zdążymy przegonimy inflację, żebyśmy nie musieli zbyt dużo dopłacać. No i w tej chwili pieniądze, które otrzymamy, są przeznaczone na rozbudowę oczyszczalni ścieków. Myśmy również wybudowali 12 lat temu oczyszczalni ścieków i wówczas wydawało nam się, że ona nam na długo wystarczy, a okazuje się, że Słupkowy się rozbudowują, przybywa mieszkańców i już praktycznie istniejąca oczyszczalnia ścieków jest, no można powiedzieć, w granicach wytrzymałości i dzięki tym pieniądzom no, rozbudujemy oczyszczalnię, że w przyszłości będziemy mogli podłączyć pewnie jakieś 80% mieszkańców gminy do tej oczyszczalni. Jeszcze raz, panie pośle, dziękuję za dotrzymane słowo. Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję. Ja śladem kolegów również chciałbym podziękować panu posłowi Smolińskiemu za pieniądze, które dzisiaj tutaj nam wskazał, że dla samorządu, konkretnie dla gminy Tczew, pieniądze będą przeznaczone na budowę szkoły w Lubsie Tczewskim. Ten obszar bardzo mocno się rozwija, przybywa nam mieszkańców i tak naprawdę brakuje nam miejsc w szkole podstawowej, ale również i w przedszkolu. Także panie pośle, również przyłączam się do słów kolegów. Dziękuję za to, co dotychczas mamy i proszę o więcej. Ja oczywiście też przyłączam się do tych podziękowań, a chciałbym zwrócić na jedną bardzo ważną rzecz, że w naszym gronie nie ma samorządowca, który nie był zadowolony z tego rozdania. To jest warte też podkreślenia, że wszyscy solidarnie dostali to wsparcie, co te środki, które spłynęły do gminy Pelplin. Oczywiście potrzeby takie, które są w każdym samorządzie, czyli drogi. Dzięki tym środkom jest to, muszę powiedzieć, rekordowe dofinansowanie, jakie w historii samorządu gmina Pelplin otrzymała, ponad 10 milionów złotych i za to wybudujemy ponad 10 kilometrów nowych dróg i to będzie łączyć naszych mieszkańców, będzie stwarzało lepszy komfort dla ich zamieszkiwania, bezpieczeństwa. Oczywiście potrzeby są jeszcze wielkie. To jest pierwszy etap, liczymy na kontynuację tego projektu, ale dziękuję za to, że dzięki tym środkom będziemy mogli naprawdę ułatwić naszym mieszkańcom życie i o to chodzi właśnie w tym projekcie. Także gorące podziękowania i oczekiwania, że będziemy kontynuować naszą dobrą, dalszą współpracę. Gmina Morzeszczyn z pierwszego rozdania Polskiego Ładu realizuje 3 zadania inwestycyjne, 2 drogowe, jedno związane z budową małej oczyszczalni ścieków. Za to bardzo serdecznie dziękuję. Natomiast teraz rzeczywiście otrzymaliśmy znowu 3 dofinansowania. Chcę powiedzieć, że wczoraj była wielka radość, ale też zaraz od razu taki pomysł północy nieprzespany, na jakim jestem etapie. Myślę, że tu wszyscy koledzy dzisiaj późno poszli spać.
bo teraz nasza odpowiedzialność, żeby te pieniądze z sensem wydać, żeby się udało je wydać. Jeżeli chodzi o gminę Morzeszczyn, to na te trzy projekty, jeden projekt mamy gotowy, związany z wodociągiem do wsi Bielskiej. Tutaj w miarę szybko będziemy starali się przetarg ogłosić. Natomiast drugi projekt związany z poprawą infrastruktury drogowej w centrum wsi, bardzo ważna budowa ulicy Polnej, która będzie prowadziła do nowych terenów pod budownictwo jednorodzinne. Myślę, że za 3-4 miesiące będzie projekt gotowy, będziemy mogli startować z przetargiem. I co bardzo ważne, też cieszę się z trzeciego projektu, termomodernizacja trzech obiektów użyteczności publicznej we wsi Morzeszczyn. Te obiekty będą po pierwsze ładniejsze, po drugie będą docieplone, co w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszych cenach energii, środków jest bardzo, które są bardzo drogie, to będzie bardzo dobry projekt. Także panie pośle, przyłączam się do tych podziękowań. Pan poseł nie tylko interesuje się tymi wielkimi sprawami, ale ja tak gmina Morzeszczyn troszeczkę na uboczu. Też się pyta, co jest ważne w tej gminie. Dziękuję za zainteresowanie, dziękuję za pomoc. Dziękuję bardzo. Podziękowania przede wszystkim należą się panu premierowi, bo pan premier miastem Tczewem osobiście się interesował, jeżeli chodzi o most tczewski. Bez jego zaangażowania i wsparcia tej inwestycji by nie było, bo ona jest wyjątkowa. Chyba dwa czy trzy, kilka przypadków w Polsce jest takich, że samorządy powiatowe dostały więcej dofinansowania, niż to wynikało z tych normalnych warunków. W normalnych warunkach powiaty dostają 15 milionów złotych. Tutaj jest wielokrotnie więcej, kilka takich przypadków jest i tutaj mówię, bez wsparcia pana premiera to by się nie udało, także ja z tego miejsca panu premierowi bardzo serdecznie dziękuję za to i cieszę się, że inwestycja dotycząca mostu zmierza w kierunku takim, jakim chcieli mieszkańcy, jacy społecznicy, że tak powiem, od dawna o tym mówili, że ma to być obiekt, który będzie też żył jakimś dodatkowym życiem, nie tylko tym komunikacyjnym i tutaj myślę, że oddział Muzeum II Wojny Światowej będzie najlepszym rozwiązaniem. Tutaj niewątpliwie będzie też później konieczna współpraca z miastem, bo wiem, że muzeum jest zainteresowane też wykorzystaniem bulwaru, gdzie można by różnego rodzaju imprezy plenerowe robić w Gdańsku przy muzeum. Takiego miejsca nie ma, więc Tczew jest tutaj bardzo dobrym miejscem na to.